Przed nami pierwszy dzwonek w łomżyńskim ekonomiku. Koniec wakacji i czas zabrać się do ciężkiej pracy. Dzisiaj zapytaliśmy uczniów, jakie mają nastawienie przed pierwszym dniem w szkole. I jak minęły wam wakacje? Krótko. Super. Dobrze, super. Super. Bardzo dobrze, szybko. Gdzieś wyjeżdżałeś? Tak, byłem za granicą na Malcie. Jak ci się podobało? Bardzo fajnie, ale ciepło strasznie, wilgotno. Trochę w domu pracy, w straży. Dla mnie minęły bardzo dobrze, bardzo dużo ludzi poznałam. Ogólnie najlepsze wakacje w moim życiu, tak myślę. Bardzo dobrze wakacje mi minęły, bardzo szybko. No w porządku chyba, tak? No mi też w porządku. No, bardzo szybko minęły. Dobrze mi minęły, no, szybko zeszło, ale co można powiedzieć, no. Śpiewająco. Spoko. Dobrze. Bardzo dobrze, choć oczekiwałam na szkołę już od dłuższego czasu, że tak powiem. Nudziło ci się? Dlaczego? Nie, że mi się nudziło, tylko ja jestem bardziej fanatykiem nauki, rozrywki i szaleństwa. Dobrze. Bardzo dobrze. Było przyjemnie, ale krótko. Bardzo dobrze. Szybko minęły. I co robiliście? Gdzieś wyjeżdżaliście? Nie wyjeżdżałem nigdzie, tylko no, w domu najlepiej, nie? Tak w domu. Ja też wakacje spędziłem w domu. Nigdzie nie wyjeżdżałem w tym roku. Cały czas w domu? Nie. Cały czas w domu? Ja pracowałam całe wakacje. Ja nie wyjeżdżałam nigdzie. Ja odpoczywałem w domu. Trzeba było wypocząć te 10 miesięcy. A tu się kolejne zaczęły. Ja także nigdzie nie wyjeżdżałem. Ja byłem, proszę pani, w Ameryce. W Nowym Jorku, dokładnie. Było bardzo fajnie. Tam z babcią spędziłem i z rodziną wakacje. Nad morzem. Ja w domu. Za granicą. Okej, gdzie byłaś? W Belgii. Ja to w Polsce zostałem. Ja pojechałem do Krynicy, no i co, no, na plaży posiedziałem, opaliłem się. Po Polsce się jeździło, sprawdzało się kraj. Podróż dookoła Polski, że tak powiem. Za granicą w Stanach. Okej, i jak było? Pierwszy raz, bardzo fajnie. Co prawda trochę inaczej, niż to jest opisane, wiadomo, w internecie i tak dalej, ale dałam radę, przeżyłam. Jakie cele na nowy rok szkolny? Cele na nowy rok szkolny? No zdać chyba, to jest najważniejsze, tak? No. Ja poprawić wyniki z poprzedniego roku. Żeby jak najszybciej minął i fajnie spędzić czas z przyjaciółmi, no i oczywiście trochę się pouczyć, wiadomo. Egzaminy zdać zawodowe. Nie mam planów. Będę same piątki, szóstki? Chciałabym. Więcej się uczyć? Może? Więcej się uczyć? Żeby zdać kolejny rok, tak jak było wcześniej. Szczerze jeszcze nie mam, bo jeszcze się nie zaczął. Ale będą same piątki, szóstki? No, to oczekuję, ale zobaczymy, jak przyjdzie czas. Mój cel? Czy ja wiem, może czwóreczka z biologii rozszerzonej? Na pewno zdać. A ocenowo, no to żeby czwórki to było. Mam nadzieję, że przynajmniej zdam po następnej klasy. Najważniejsze. Dobrze by było, żeby mieć te lepsze oceny, no. Żeby po prostu lepiej się wystawić. Tyle na nowy rok szkolny? Zdać. Też zdać. Też zdać. Chcę pokazać w szkole, że umiem być osobą kreatywną, dynamiczną, szaloną i mogę jeszcze pokazać tu trochę siebie, tak jak w podstawówce przez te 8 lat. Zdać maturę, na pewno. I egzamin zawodowy. No to są priorytety. Egzamin i matura. Głównie tylko. A jak nastrój przed rozpoczęciem roku szkolnego? Stres. No tak trochę średnio się nie chce, ale nie ma tragedii. Z nadzieją, że będzie dobrze. Ogólnie bardzo dobrze. Cieszę się, że się ze znajomymi w końcu spotkam. Chociaż wakacje było mi ciężko pożegnać. Ja jestem bardzo zadowolony, już mi się nudziły te wakacje trochę. No ja także zadowolony jestem, bo w tym domu trochę też nudziło się. Ja chciałbym już wrócić do domu. Nie chcę tutaj siedzieć, ale niestety muszę. Jakie nastawienie? No, trochę załamana jestem. Dlaczego? No, szkoła. Znowu. Źle. No tak, słabo. Nie najgorzej. Słabo też. Pozytywnie. Stres. Przede wszystkim. Stres? Tak, bardzo duży, ale damy radę. Bardzo dobre. Nastawiony na samo dobro. Trochę zestresowany, ale jestem gotowy. Płynie się dalej do przodu. We'll be right back.